Dzisiaj wspólnie z Państwem otwieramy pierwszy etap Parku Centralnego. Brawa, proszę Państwa, ogromne brawa. A ja kocham moją Glinię, tylko w Glinii pragnę żyć. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Pierwszy z trzech etapów. Rok temu rozpoczęliśmy, po roku kończymy. Myślę, że efekty przeszły najśmniejsze oczekiwania. Przepiękna zieleń, nowoczesne urządzenia, szczególnie dedykowane osobom starszym, a choć nie tylko, bardzo nam zależy na tej integracji międzypokoleniowej. Wszystko dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Kolory, zapachy, to wszystko ubogaca tą przestrzeń i myślę, że pierwszy etap Parku Centralnego da już nam taką próbkę, na co czekamy w kolejnych etapach, a sam z siebie już będzie niezwykłą atrakcją dla mieszkańców Gdyni. To zawsze jest tak, żyjemy w czasie, w którym rzeczywiście pojawiają się nowe projekty, inwestycje, drogi. Musimy dbać mocno o zieleń. Gdynia jest bardzo zielonym miastem. Ponad połowa przestrzeni Gdyni to lasy, wiele parków, ale chcemy, by powstawały nowe. I to jest taki przykład, jak wykorzystać przestrzeń dość ekstensywnie do tej pory wykorzystywaną, jako bardzo atrakcyjną, jak ubogacić tą przestrzeń różnymi elementami, które spowodują, że po prostu tutaj warto będzie przychodzić, tu spędzać czas, tutaj spotykać się z przyjaciółmi. Dzisiaj wielki dzień, ja mam takie poczucie, że kilka dni temu przygotowaliśmy koncepcję Parku Centralnego, a już dzisiaj otwieramy pierwszy etap. Co ważne, inwestycja cały czas trwa, bo drugi etap już jest realizowany. Niedawno podpisaliśmy umowę na realizację tej inwestycji. Z kolei trzeci etap do końca roku zostanie zakończony projekt, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Cieszymy się tą przestrzenią, którą dzisiaj właśnie otworzyliśmy.